Teraz drugi w kolejności z naszych maluszków to ciągnik T293 i 273. Te bodądra są bliźniacze, jedyne różnią się jedynie mocą silnika. Występuje tu silnik o pojemności 1,3 litra Mitsubishi, trzycylindrowy, na mechanicznym wtrysku, wolno ssący, japońskiego producenta. Bardzo przyjemny, prosty silnik. Ciągnik wyposażony tutaj akurat posiada kabinę, jednak można go kupić z ramą ROPS bez kabiny, jak najbardziej. Nie jest to konieczne, ale z reguły klienci tutaj w tych ciągnikach wybierają kabinę. Kabina nie posiada klimatyzacji, jednak ma nawiew i ogrzewanie, więc zimą sprawdza się jak najbardziej. Występuje tu trochę inna kosiarka międzyosiowa o szerokości 1,52 m i tak samo jak w poprzedniej 19 występuje wyciąg i kosz z górnym wyrzutem. Tak samo jak w poprzedniej 19 mamy tu zwykły ciągnik, jest podnośnik, jest WOM, jest hydraulika zewnętrzna i dokładany od nas jeszcze tu z przedni do właśnie zamontowania pługa śnieżnego i posypywarki w komplecie, przez co ciągnik może pracować na placach, odśnieżać zimą tereny budynków, obiektów. Świetnie się to sprawdza, powiem szczerze, w Polsce pracuje już masa tych ciągniczków i większych. Co możemy powiedzieć o tym ciągniczku? Ciągnik prosty w obsłudze, także przekładnia hydrostatyczna, dwuzakresowa L i H, WOM tylny jak i międzyosiowy, przedni napęd, joystick do sterowania tuzem czy ładowaczem, bo jak najbardziej ładowacz też możemy do niego dołożyć, gaz ręczny, podnośnik. Jest to bardzo prosty ciągnik dla operatora, zdecydowanie. Nie potrzeba wielkich umiejętności, żeby tym ciągnikiem operować, więc sprawdza się praktycznie w każdych warunkach. Nie potrzebujemy wyszkolonego operatora, czyli praktycznie możemy pracować każdy. A jak wiemy, wykwalifikowana czujka coraz ciężej na rynku, więc no zdecydowanie będzie to jeden z kluczowych czynników. Mamy tak samo jak w 19, pedał przód, tył, więc nie musimy zmieniać biegów, nie musimy się martwić o sprzęgło. Wszystko jest praktycznie uproszczone do maksimum. Możemy zamontować radio, mamy ogrzewanie, mamy nawiew, jedynie nie mamy klimatyzacji, ale po prostu nie da się jej upchnąć tu pod maskę, już kompresora, tak? Kabina posiada oświetlenie, halogeny do pracy w nocy, żebyśmy nic nie uszkodzili, nic się nie stało. Światło ostrzegawcze, kogut. Mamy otwieraną przednią i tylną szybę. Tylną akurat w tym przypadku nie otworzę, dlatego że zamontowana jest kosiarka, kosz do kosiarki, więc nie mogę jej otworzyć, ale jeśli by była zdemontowany kosz, jak najbardziej można to zrobić. Co? Nic, tylko kosić. Pokażę, jak pracuję. Nie będę już się produkował, jeśli chodzi o wysokość trawy, ale widzimy troszkę szersza kosiarka, troszkę mocniejszy motor i jak najbardziej współpracuje to odpowiednio. Niedługo kosze będą pełne, więc pokażemy, jak wyrzucamy materiał na przyczepkę. Tak? Jak widzimy, zestaw pracuje bez problemu. Tak? Operator ma dość przestronną kabinę, co prawda nie ma w niej klimatyzacji akurat w tym modelu, ale jest uchylna przednia szyba, więc nie ma problemu, że jest w niej za gorąco, czy operator się po prostu gotuje, tak? Tego idealnie. To nie jest murawa na boisku. Stąd też wysokość kosza nie jest jaka jest.